Dzień dobry, piątek, ostatni, 31 dzień stycznia. Paweł Sołtys, zapraszam na podsumowanie tygodnia na rynkach wspólnie z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem rynków finansowych właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. Jak? Zdrowie? To wiedziałem, oczywiście. No słabo, widzi pan, co na dworze się dzieje. Pada. Plus 7 stopni. Tak. Taka jesień. W styczniu jak w garncu. Jesień. Można powiedzieć. Za chwilę luty. Ma być trochę chłodniej w przyszłym tygodniu. No. Zimą minus 6, znaczy nocą minus 6, minus 7. Nocą minus 6? Tak. Niesamowite. Mróz. Ostatnio redakcyjna koleżanka, widząc śnieżyce za oknem, powiedziała, że to jakaś anomalia pogodowa. No, absolutnie. Zapowiało w Warszawie. Też patrzyłem ze zdziwieniem. Szanowni Państwo, zapraszamy do uczestnictwa w naszym programie. Jeszcze nie rozpoczęliśmy podsumowywania, co prawda, wydarzeń rynkowych, ale za chwilę to zrobimy. Jeżeli macie pytania do Piotra Kuczyńskiego, proszę zadawać je w komentarzach na Facebooku pod transmisją. Czekamy na wszelkie głosy życzliwe i nierzeczliwe, ale cenzuralne. Szczególny dzień dzisiaj, panie Piotrze, prawda? No wiedziałem, jak pan uczci wyjście? Nie uczczę, no nikt mnie nie uczci, bo wszyscy się tego przyzwyczaili i mówią, tam. Mówimy o Wielkiej Brytanii, która wychodzi z Unii Europejskiej. No tak. Dzień Brexitu. No tak, tam. Zobaczymy 31 grudnia, czy to etam, czy nie etam, ale jak myślę, bo to w tym roku wszystko jest okresem przejściowym, czyli odbywa się wszystko tak, jak się odbywało, tyle tylko, że Wielka Brytania nie ma już niczego do powiedzenia w gronie państw Unii Europejskiej, bo jej tam nie będzie. Inaczej mówiąc, nie ma głosu, ale na razie wykonywać musi wszystko tak, jakby była w Unii Europejskiej. W tym roku okres przejściowy. Muszą przez ten czas, teoretycznie przez te 11 miesięcy, muszą dogadać się co do umowy handlowej Unia Zjednoczone Królestwo. Niezwykle, to mówiliśmy tu już zresztą o tym, niezwykle mało prawdopodobne, żeby zdążyli. Oczywiście Boris Johnson mówi, że on musi i na pewno będzie, no i na pewno w grudniu się okaże, że trzeba przedłużyć o tam pół roku albo rok. No i tyle. No. Zdaje się, że tam możliwości wydłużenia to jest nawet chyba 24 miesiące. No nie wiem, tak czy owak będzie wydłużona na pewno, w związku z tym to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Ja ciągle mówię i powtarzam, nie jestem tu w mainstreamie zdecydowanie. Dzisiaj słyszałem znanych dziennikarzy, którzy życzyli Wielkiej Brytanii wszystkiego najlepszego. Ja nie życzę Wielkiej Brytanii wszystkiego najlepszego. Życzę ludziom Wielkiej Brytanii dobrze, ale życzę im, żeby było im gorzej niż z Unią Europejską. Jak będzie im lepiej niż z Unią Europejską. Tak nie po chrześcijańsku. Tak, ja wiem. A jestem ateistą. No ale wychował się pan w kulturze chyba judeo-chrześcijańskiej, czy nie za bardzo? To znaczy otoczenie całe. Tak, otoczenie to całe. To mogą być wartości bliskie pana sercu, który jest trochę po lewej stronie. Nie drążmy tego. Dobrze. Ale wracając do tematu, życzę im, żeby było im nieco gorzej niż z Unią Europejską, bo jak im będzie lepiej. Oczywiście to się nie okaże ani w tym roku, ani myślę w następnym, ale najbliższe 2-3 lata, mogą 4, mogą to pokazać, jak się skończy ten okres przejściowy, jak naprawdę staną na swoim. Bo jak im będzie lepiej, to następne będą Włochy do wyjścia z Unii. No i nie wiem, czy nie Polska. Dlaczego pan tak sądzi? No sądzę z tego, co nas otacza. No, jeżeli budujemy niechęć do Unii Europejskiej, a będziemy płatnikiem netto, wystarczy już tylko słowo powiedzieć, że po co nam dopłacać, nic nam nie dają. Mówię pan, błysk, mówię pan. Wydaje się, że jednak jest to perspektywa dość mocna. Dlatego nie mówię w tym roku, czy za rok, czy dwa i nie mówię, że w ogóle. Mówię, gdyby Wielkiej Brytanii udało się osiągać lepsze wyniki gospodarcze niż z Unią Europejską. Czyli krótko mówiąc, byłby pan zwolennikiem twardych negocjacji, tak, jeżeli chodzi bardzo o umowę twarde. Handlową, tak. Z Wielką Brytanią? To też niewiele da, znaczy trochę da, dlatego że Wielka Brytania może dogadać się ze Stanami Zjednoczonymi. Na pewno się dogada z panem Trumpem, to 100%. Zobaczymy, jak następnym człowiekiem w Białym Domu, być może znowu z panem Trumpem. Tam, jeżeli to będzie pan Trump, to wtedy dogada się na bardzo korzystnych warunkach. Wręcz być może Wielka Brytania stanie się fabryką
Stanów Zjednoczonych i to może ich rzeczywiście im bardzo pomóc i byłoby dużą szkodą dla Unii Europejskiej. Co z funtem, panie Piotrze, bo w tym kontekście musimy wymienić tę walutę, jeżeli chodzi o poziomy do złotego? Na razie nic. No, na razie to, co się stało, niczego nie zmienia. Zmieni dopiero umowa, zmieni dopiero to, co się w Wielkiej Brytanii będzie działo rzeczywiście wtedy, kiedy stanie na własnych nogach. Według mnie teraz funt będzie się bujał tak, jak będą się bujały inne pary, przede wszystkim dolar do innych, innych walut. A to z kolei będzie zależało od tam chorób, wydarzeń i tak dalej. I tak o tym również oczywiście porozmawiamy. Oczywiście. Zastanawiam się jeszcze, czy spodziewa się pan jakichś istotnych zmian, jeżeli chodzi o same wewnątrzunijne wydarzenia i politykę gospodarczą Unii po wyjściu Wielkiej Brytanii. No chyba nie, bo już i tak ważniejsze, bardziej istotne rzeczy były rozważane, czy rozmawiano o nich w gronie Wielką Brytanią dziękujemy ci, porozmawiamy sobie w gronie 27 państw, więc myślę, że nie. No ale to dopiero od niedawna. W tej chwili układ sił jest taki, że Francja i Niemcy będą miały naprawdę najwięcej do powiedzenia, a Wielka Brytania zazwyczaj była tym no, takim partnerem lekko w kontrze. Co zawsze hamulcowym do dalszej integracji. No taka jest prawda. Te dwa państwa mogą rzeczywiście iść w kierunku większej integracji, ale z kolei państwa Europy Centralnej, żeby nie powiedzieć wschodniej, są przeciwne, więc myślę, że niewiele się tu zmieni. Poza tym Unia działa zazwyczaj tak powoli, że myślę, że za rok, jeżeli będziemy mieli okazję rozmawiać, to będziemy rozmawiać mniej więcej w tej samej sytuacji, która jest dziś. Tylko z przedłużeniem okresu tak negocjacyjnego. Jest. Tak jest. Sprawdzimy to. No sprawdzimy, oczywiście. Świetnie. Panie Piotrze, z innych wydarzeń ważnych w tym tygodniu, które powinniśmy podsumować, były na pewno słabsze od oczekiwań dane o koniunkturze w Polsce. No tak, zaskakujące. Był pan zaskoczony, rozumiem. No tak, 4% wzrost cen w 2019 roku. To jest dużo, bo to jest na warunkach europejskich to sporo, naprawdę. Bardzo przyzwoity wzrost, ale to znaczyło, tak jak ekonomiści, którzy się zajmują sprawami makro, mówią, że wzrost gospodarczy w czwartym kwartale był między 2,5 a 2,8, 2,9, no powiedzmy 3%. Czyli bardzo słabiutko. Mało tego, konsumpcja w całym 2019 roku wzrosła tylko o tam nieco ponad 3%, 3,2 chyba, coś koło tego. 3,2. Czyli też słabiutko. Inaczej mówiąc, transfery socjalne już nie dają tego kopa konsumpcji. Źle to wróży. Naprawdę źle to wróży i gdybyśmy poszli w kierunku takim, że będzie rosła inflacja, i to nie tylko w pierwszym kwartale, o czym mówiliśmy i to na pewno będzie, ale i również dalej, i jednocześnie spowolniała gospodarka, no to może być tak, jak niektórzy bardziej odważni analitycy i ekonomiści mówią, że możemy wpaść w jakąś taką stagflację. Tak pan sądzi? Wydaje się, że ryzyko tego jest naprawdę niewielkie. Według mnie prawdopodobieństwo po tych danach stagflacji wzrosło. Nie jest to 70%, nawet pewno nie jest 50%, ale wzrosło. Czy uważa pan, że te gorsze wyniki koniunktury mogą rzutować również na pewne wskaźniki dotyczące jakby bieżących wydarzeń, państwa, dochody? Tak, ale rzeczywiście, no jeżeli będzie plany pracodawców, jeżeli będzie niższy wzrost gospodarczy, to będą niższe dochody państwa, nie ulega wątpliwości, mniej będziemy zbierali z podatku, będzie ratowało to budżet państwa, że będzie wyższa inflacja niż zakładana jest, prawda? Bo inflacja 3% to nie 2,7 powiedzmy i to dzięki temu więcej wpływa do budżetu pieniędzy. Pan Marcin skomentował jeszcze nasz fragment rozmowy o Brexicie, że stawia flaszkę, jeśli będzie deal w tym roku. No, ja bym dodał drugą. Pan tak, no, nie będzie, no nie będzie. Nie słyszał wierzę, pan. Nie wierzę. Są jeszcze pytania o Bitcoin, do których na pewno wrócimy. 9 z groszami, nie wiem, już jest 10 czy nie? To jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać. Na razie porozmawiajmy, czy pana zdaniem ta słabsza koniunktura również i potencjalnie problem, dylemat, z jakim znalazła się Rada Polityki Pieniężnej, może wpłynąć jakoś na sytuację złotego. No na razie wpływa, ale wpływa nie z tego powodu, tylko z powodu globalnych, bo dolar się umacnia, bo strach, bo tego, no to wiadomo, że wtedy cierpią waluty krajów rozwijających się, w tym nasza też cierpiała.
Czy będzie miało to wpływ? No, Rada Polityki Pieniężnej będzie starała się za wszelką cenę nic nie zrobić. Jeżeli będzie rzeczywiście słaby wzrost gospodarczy i wysoka inflacja, no to będzie miała potężny dylemat. Potężny. Wtedy będziemy ciągle mówili, a trzeba było wcześniej podnosić. Teraz tak mówiliśmy zresztą. Ja wiem, ale będziemy bardziej mówić. No, jeszcze głośniej. Jeszcze głośniej. Pocztówki na Świętokrzyską tak będziemy wysyłać. No zobaczymy rzeczywiście, co będzie z tym złotym. No oczywiście. Jeżeli chodzi o... No tak, my powinniśmy skomentować... Bo złoty to nie tylko nasze dane makro, a nawet nie przede wszystkim nasze dane makro, ale niestety przede wszystkim to, co się dzieje globalnie na rynkach. Właśnie szczególnie z dolarem. Do tego chciałbym przyjść. Globalne rynki trochę w rytm epidemii wirusa w tej chwili się poruszają. Czy to jest temat rozdmuchany pana zdaniem? Jest to pretekst do realizacji zysków, która się absolutnie należy, ale absolutnie wskaźniki... Oscylatory w analizie technicznej były przegrzane tak, że aż bolało. No, korekta się należała. Na razie to jest pretekst. Na razie, podkreślam. Czy to się zamieni w prawdziwy powód? Nie wiem. Do maja jeszcze trochę czasu. Dlaczego do maja? Podobno przed majem, w maju, do maja powinien ten wirus zaginąć, jak gdyby. To jest okresowa sprawa. Tak twierdzą znawcy, naprawdę, no, że to jest okresowe. No, ja nie wiem, nie jestem epidemiologiem ani lekarzem. Ale ja słuchałem wczoraj bardzo uważnie epidemiologów, czy epidemiologa i naczelnego jakiegoś tam kraju, jakiegoś doktora ze Światowej Organizacji Zdrowia. I oni właśnie mówili, to jest okresowe, zazwyczaj pojawia się w okresie jesienno-zimowym i wygasa w okresie wiosenno-letnim. W związku z tym Chińczycy mówią, że maj, no, że do maja może to potrwać. I zobaczymy, jak się będzie to rozwijało. Jak wiemy już, Państwo pewno też wiedzą, wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia salomonowy wyrok wydała, prawda? Bo ogłosiła światowo emergency, czyli zagrożenie międzynarodowe z powodu tego wirusa, jednocześnie mówiąc, że nie, ograniczeń, jeżeli chodzi o handel z Chinami, podróże, to oni nie przewidują, a w ogóle Chiny doskonale sobie z tym radzą i zapewne nad tym zapanują. Nic się nie dzieje, proszę, ale międzynarodowe zagrożenie ogłasza. Tak no, jest. No ludzie, no widać wyraźnie, że to było pod wpływem Chin, tego typu komunikat. I zobaczymy, czy mają rację. Jeżeli mają rację, że nic się nie dzieje, bo jak na razie ta śmiertelność jest, że państwa, mniejsza niż w przypadku zwykłej grypy. No więc tak naprawdę nic się nie dzieje. Ale czy to się rozkręci, czy nie? A tego to ja już nie wiem. Jak myśmy to mówili chyba tydzień temu, jestem przekonany, że widząc, co się dzieje na rynku właśnie, na rynku bakterii, wirusów i tak dalej, że jakaś cholera nas w końcu trafi. No bo to one się rozwijają niezwykle szybko, a antybiotykoodporność rośnie z każdym rokiem. Pan Janek komentuje, nic, tylko maseczki sprzedawać. No i... Jakie laseczki? Maseczki. Laseczki, no. To widziałem takie wijące się, wie pan. Coś nie... To nie w, te, nie w tym kierunku. No i rzeczywiście polskie Ale polskie wiecie spółki... państwo, że maseczki powinien nosić zarażony, a nie zarażające się. Naprawdę tak. No. I znowu to wczoraj, ja to wiedziałem już wcześniej, gdy pan mnie zapytał, to pan powiedział, ale widzę, że pan nie wiedział. No, bo ja wiedziałem o tym wcześniej, ale słyszałem wczoraj z ust też epidemiologa i lekarza, że powinien się zakrywać ten, który jest zarażony, żeby pana nie zarazić, gdybym ja był zarażony. Panu to guzik da, bo ona zwilgotnieje i jeszcze bardziej pan będzie pana zarażała, jak pan jest zdrowy. Kropka. Pamiętajcie państwo, nie dajcie się wrobić noszenie maseczek, jak jesteście zdrowi. Myjcie ręce, to jest najważniejsze. O. Tak, mycie rąk zdecydowanie i higiena osobista. Polskie spółki, które zajmują się produkcją tego typu właśnie... No, kilkadziesiąt procent do góry. Tak, kilkadziesiąt. Ponad 100, proszę no pana. No to, no tak, ponad 100 to już jest nie kilkadziesiąt. No więc właśnie. Rozumiem, że... Raczej spodziewa się pan przejściowego skoku i potem będzie korekta. Tak myślę, jeżeli ta epidemia wygaśnie rzeczywiście przed majem, no to oczywiście te wzrosty się szybko skończą i zamienią w spadki. Normalna sprawa. Także skomentowaliśmy, panie Janku, pana komentarz co do sprzedawania maseczek, nie laseczek.
Utrzymując się w klimacie tego strachu międzynarodowego, z tym pan wiąże rekordowo drogie złoto, które najdroższe w historii praktycznie. Znaczy, czy z czymś jeszcze? W złotych najdroższe. Oczywiście w Polsce. W Polsce. Pamiętać, bo tak, do 1910 dolarów to jeszcze kawałek. Tak jest. Mamy 1580. Tak, jeszcze 330 dolarów brakuje. Złoto, no tak, no dlatego, że złoty osłabł, to wyraźnie widać na wykresach. No, jak powiedziałem, jak zagrożenie jakieś, to waluty krajów rozwijających się tracą, a złoto zdrożało, więc to razy to, złoty razy złoto, wychodzi 6100, 6200. Natomiast no, tak czy owak, ceny w dolarach również są bardzo wysokie i pytanie, relatywnie wysokie. Czy to znowu jest kwestia pretekstu wirusowego? Jak pan pamięta, mówiliśmy w zeszłym roku, że złoto drożało bez powodu. Pamięta pan, coś takiego było. Potem jakiś tam powód wyskoczył, teraz jakiś powód się dodał. Więc złoto ma ochotę dalej drożeć, a czy będzie dalej drożało, no to się zobaczy. Bardzo dużo zależy od tak wielu czynników w tej chwili, że no przede wszystkim od dolara. Jeżeli dolar zacznie słabnąć, co powinno nastąpić, to złoto powinno drożeć. Czy z ropą podobnie, bo to jeszcze kwestia wchodzi światowej koniunktury, no zjeżdżamy z tych poziomów, o których mówiliśmy, że będzie ten new normal między 60 a 65, a w tej chwili mamy z 52 dolary z hakiem. A jeszcze lepiej na miedzi, tam chyba było ze 12 sesji spadku, podobno to niewidziane od nie wiadomo jak długiego czasu. Bo nie oszukujmy się, to co się w Chinach dzieje, to niewątpliwie uderzy w gospodarkę Chin. To nie ma dwóch zdań. Mało tego, może uderzyć w wyniki spółek również amerykańskich, bo Chiny to przecież również fabryka świata, prawda? Więc już się słyszy, niektóre koncerny zatrzymują produkcję, że po prostu nie zarażać. No i to naprawdę może Chinom bardzo zaszkodzić. A z kolei Azja jest chinocentryczna, jak wiemy. Może zaszkodzić, na pewno zaszkodzi Azji. To z kolei zaszkodzi reszcie świata. Więc to nie pozostanie bez wpływu. Pytanie tylko, czy to się rozwinie, czy za chwilę zgaśnie. My mówimy o rynkach, a nie o realnej gospodarce. Bo w realnej gospodarce to na pewno będzie jakiś tam uszczerbek. Nie ulega wątpliwości. Rynki wrócą natychmiast do stanu poprzedniego, jeżeli choroba wygaśnie. Albo przynajmniej zostanie zahamowana. Patrząc jednak na realną gospodarkę, może być rzeczywiście różnie, zwłaszcza, że na razie na kołku zawieszone są wszystkie rzeczy związane z wojnami handlowymi. Spodziewa się pan powrotu tego tematu? Przed wyborami prawie na pewno. No. Amerykańskimi, prezydenckimi. Tak, przed listopadem. Ja spodziewałem się, że pan Trump będzie starał się podgrzać. Polaryzacja, jak wiemy, działa znakomicie wszędzie. W Polsce, w Stanach, wszędzie. Więc za polaryzację, dwa obozy. Mówi pan o tym, że dolar powinien się osłabić. Na czym opiera pan? No ciągle to samo. Ciągle na planach pani Christine Lagarde i Europejskiego Banku Centralnego tej zmiany polityki. To potrwa do grudnia tego roku, jak wiemy. Ten przegląd. No ale nadzieje ludzi są takie, że będą starali się wyprzedać to, co padnie w grudniu czy w styczniu 2021. W związku z tym, jeżeli znikną strachy geopolityczne, to euro powinno się osłabiać, a wtedy euro-dolar powinien rosnąć. W tej chwili na razie tego nie widać cały czas. Znaczy dolar powinien się osłabiać. Tak, tak. Tak. Euro-dolar gdzieś w okolicach między jeden, no, bliżej 1,10. No teraz tak. Nie, ale to mówię pan, to jest kwestia tej choroby. No, ta choroba natychmiast zaczęła dolara umacniać. Wczorajsze orzeczenie salomonowe WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, powinno dzisiaj doprowadzić do jakiejś odbitki. Widać jakąś odbitkę? Bo jeszcze wieczorem było widać, że euro-dolar trochę wzrósł. Mizerne. No mizerne, bo też to oświadczenie WHO było z gatunku raczej śmiesznych. No. Panie Piotrze, krajowe podwórko. Jak pan zareagował, kiedy dowiedział się pan o tym, że... Znaczy, o czym się dowiedziałem? Janusz Szewczak będzie członkiem zarządu Orlenu. No, kilka razy potykałem się z panem Szewczakiem na wizji. Były to ekscytujące spotkania. No i tyle mogę powiedzieć. Ekscytujące w jakim sensie? No, znaczy, ekscytował się pan na myśl o tym, że będzie dyskutował pan z Januszem Szewczakiem? Również. I w trakcie tego też trochę byłem podjarany.
Coś takiego. No proszę. A co tak pana rzeczywiście? No, niech pan nie ciągnie. No muszę powiercić jak dziennikarz. No pan Szewczak ma poglądy, które bardzo odstają od moich w wielu sprawach. A pan lubi dyskutować z takimi ludźmi? Lubię, tak, owszem. No ale tu od razu człowieka trochę to podgrzewa, nie? Jak ma się spotkać z kimś takim. Na przykład z panem. No, nominacja Janusza Szewczaka wywołała trochę komentarzy, które zazwyczaj pojawiają się wtedy, kiedy osoba związana ze światem polityki wchodzi do spółki. Znaczy, to jest w tej chwili norma, panie redaktorze. No co pan się dziwi? No. Norma, nie norma. Ja to czytałem na Twitterze oczywiście, bo to niedawno jestem na Twitterze, od 2 tygodni już. Stary uczestnik, nie? Jak się podoba? Wie pan, no dużo byle czego, ale czasem można trafić na ciekawe perełki. Czyli jak w życiu. Tak, tak. Na przykład zaprenumerowałem sobie, czyli podczepiłem się pod Eurostat, prawda? Czyli organ statystyczny Unii Europejskiej. Bardzo ciekawe niektóre rzeczy. W życiu nie wymyśliłbym, że w Polsce jest, bo skąd miałem to niby wiedzieć, ile jest ciężarówek w Polsce. Czytał pan? Mówi, bo nie jest pan podpięty pod Eurostat. 680 tysięcy ciężarówek. Co pan zrobił? 20% więcej niż w Niemczech i 20% więcej niż we Francji. No. Mało potęga. Na dziś. No właśnie. Albo na co idzie mleko? Produkcja mleka. To dzisiejszy tweet. Na co? Na co? W sensie na jakie frakcje? Na co? Na mleko? Na masło? Na co? No, mleczarzem nie jestem, ale na pewno... 2/3 na masło i mleko i ser. Tak, bo nie można zrobić mleka w proszku jednocześnie i masła. No właśnie. To trzeba podzielić sobie. No, takie ciekawostki Eurostat podaje. Radzę państwu się podpiąć na Twitterze. Dobrze. Panie Piotrze, jeżeli chodzi o wydarzenie na polskim rynku kapitałowym, czy widzi pan jakieś rzeczy, które miałyby zmienić... oblicze naszego rynku? No, przynajmniej niezbyt dobre notowania WIG-u 20. Widział pan tą piękną sesję. Ponad 3% dodało na WIG-u 20. No więc właśnie o to pytam. No nie, ale jak się popatrzy na MWIG 40 i SWIG 80, to się zachowywały naprawdę. No to była ta gorsza sesja, ale patrząc średnioterminowo, to one są w trendzie wzrostowym i tam żadnych zagrożeń nie widać na razie. Więc no co, no co może zmienić? Może poprawić sytuację, poprawa sytuacji na świecie i tyle, ale WIG 20, jak widzę, to jest i będzie słaby i tutaj nic nie pomoże. Ja ratunek w tych małych, średnich spółkach, tylko ja ciągle ostrzegam, łatwo wyciągnąć je w niebiosa, a jak przyjdzie sprzedać 1 000 000 zł, to będzie problem. Pan Krzysztof pyta, czy shortuje pan Bitcoin? Nie gram na rynkach od pewnego czasu. Za stary jest. Siadł mi ten apetyt na ryzyko. Dobrze. Zapytam w takim razie inaczej. Trzymam w obligacjach rządowych. Czy sądzi pan, że Bitcoin ma potencjał do spadku? Bitcoin ma potencjał w każdą stronę, bo to jest kasyno. Nie zmienię tego zdania, choćby nie wiem co. No. A jak jeszcze do tego Chiny uruchomią własną walutę cyfrową, to Bitcoin dostanie tak w skórę, że aż się zatrzęsie. A ja będę z uporem maniaka zadawał panu to pytanie, bo może w którymś momencie zmieni pan opinię. Bo tylko krowa i tak dalej, tak? Otóż to. No jasne. Otóż to. Jeszcze pytanie od naszych widzów. Czy ma pan jakieś inwestycyjne guru? Nie, nigdy nie miałem. Nigdy nie miałem, bo to jest bez sensu. Bez sensu. To jest tak, ja zapamiętałem na całe życie pewno takie powiedzenie sprzed, nie wiem sprzed ilu lat ono jest. Myślę, że mogło być równie dobrze sprzed 100 lat albo i dawniej, ale ja je gdzieś słyszałem ze 20 lat temu, że jeżeli widzisz analityka, który się nie myli, to się go trzymaj. A jak zacznie się mylić, to natychmiast się zmień, bo analityk, który zacznie się mylić, to myli się nieomylnie. No i to z tego się trzyma. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Państwu dziękuję za pytania. Piotr Kuczyński podsumowywał najważniejsze wydarzenia rynkowe. Pierwsze lutowe spotkanie podsumowujące wydarzenia rynkowe odbędzie się za tydzień na antenie Bankier TV, czyli na profilu Bankiera na Facebooku, no i oczywiście na bankier.pl. Zaglądajcie jak najczęściej. Życzymy miłego weekendu, tam gdzie się da, możliwie zimowego, wszak mamy środek zimy. Do zobaczenia.